Poranek Radia TOK FM. Jarosław Gowin, nie tylko Platforma Obywatelska, ale również Prawo i Sprawiedliwość. W każdym razie minister. Minister Prawa i Sprawiedliwości, czy tylko samej Sprawiedliwości. Zawsze mi się to myli. Myślę, że serca słuchaczy TOK FM zamarły przez sekundę. No tak, to wiem. To taki news, panie redaktorze, to no, rzeczywiście była sensacja. Trochę popelina. Pan minister wyjeżdża do Rosji. Pytanie, czy wyjeżdża, czy nacisk tej wizyty jest bardziej, nazwijmy to, smoleński, czy chodzi o inne sprawy? Nie, oczywiście chodzi w pierwszej kolejności o podpisanie dosyć ważnego dokumentu, mianowicie dokumentu o umowy o współpracy w sprawach cywilnych między Polską a Federacją Rosyjską. Będziemy pierwszym krajem Unii Europejskiej, z którym Rosja taką umowę podpisuje. Natomiast oczywiście żaden przedstawiciel polskiego rządu nie powinien przeoczać żadnej możliwości, aby przypomnieć stronie rosyjskiej o oczekiwaniu milionów Polaków ponad podziałami partyjnymi. Oczekiwaniu, by wrak, coś bardzo symbolicznego dla polskiego społeczeństwa, jak najszybciej wrócił do Polski. A czy to, co obiecywał premier, prezydent, wszystko Rosji, może załatwić minister sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji? Nie, oczywiście mam świadomość, że tam decyzje zapadają w tej sprawie na najwyższym szczeblu, no ale tak jak powiedziałem, kropla drąży skałę. Nie boi się pan, że ta wizyta, w której realnie oceniam, może się mylę, ugrać można bardzo mało, może za to być niebezpieczne dla ministra sprawiedliwości polskiego, który powie o jedno zdanie za dużo, bądź o jedno zdanie za mało i przez kilka dni będziemy słuchali o panu nie jako o wielkim deregulatorze zawodów i człowieku, który chce, aby sądy szybciej i sprawnie działały, tylko o człowieku, który nie powiedział, bądź powiedział haniebne, straszne, zdradzieckie słowa i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście wokół katastrofy smoleńskiej jest bardzo dużo emocji. Trudno się dziwić, bo to największa tego typu katastrofa w czasach nowożytnych, jaka spotkała jakikolwiek kraj, ale do polityki nie powinni iść ludzie bojaźliwi, więc jadę tam z poczuciem po pierwsze dużego sukcesu negocjacyjnego, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy pierwszym krajem Unii Europejskiej, który będzie z Rosją współpracował w sprawach cywilnych na innych zasadach niż do tej pory, no to znaczy w sposób bardzo uproszczony. No, a po drugie mam determinację, żeby moi rosyjscy partnerzy usłyszeli jasno sformułowane oczekiwanie nie polskiego rządu. To nie chodzi tylko o rząd, to przede wszystkim chodzi o polskie społeczeństwo. Czytam w komunikacie prasowym, że jak podpiszemy z Rosją porozumienie, Ministerstwa Sprawiedliwości obu krajów podpiszą porozumienie, współpraca zostanie zdecentralizowana. Uwaga, po obu stronach wyeliminowany zostanie udział Ministerstwa Sprawiedliwości. Współpraca odbywać się będzie z udziałem sądów okręgowych. Tak takie mamy, rozumiem, zasady współpracy z zachodnią Europą. Czy możemy mieć takie same z państwami Unii i z państwem Rosja? Rozumiem, jaka sugestia kryje się, jakie niedopowiedzenie kryje się w wypowiedzi pana redaktora, ale ja uważam, że no, jeżeli dzisiaj jest tak, że polski sąd, chcąc przesłuchać obywatela rosyjskiego mieszkającego na przykład w Królewcu, musi najpierw zwracać się do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, my do ambasady w Moskwie, ambasada do Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji, tamci do swojego oddziału w obwodzie królewieckim, dopiero potem do sądu rosyjskiego i w drugą stronę idzie to tak samo, no to obecne rozwiązanie polegające na tym, że sąd będzie mógł bezpośrednio skontaktować się z sądem, na pewno jest usprawnieniem, ale pamiętamy wszyscy przypadek na przykład jednego z opozycjonistów białoruskich, który na skutek takich nieopatrznych poczynań prokuratury akurat, nie sądu, wylądował w białoruskim więzieniu. Pamiętając o tym, na pewno będziemy uczulać przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, aby na dobrze oddzielali to, co karne, to, co kryminalne, od tego, co polityczne. Czyli nie jest to krok w stronę utraty suwerenności. To jestem rozczarowany jako redaktor zawodowy. Tutaj pana zaskoczę. Rzeczywiście nie jest to krok w kierunku utraty suwerenności, o ile w ogóle jakąś suwerenność mamy, bo jak słyszę... Troszkę mamy, no. Jak siedzę w ławach rządowych i słyszę o bogokrzyki zdrajcy, wondorosi i tak dalej, no to nie bym się zastanawiam, czy to jest jeszcze rząd suwerennego państwa. Ale mówiąc już całkiem serio,
debata polityczna w Polsce zabrnęła w ślepy zaułek. To znaczy, jeżeli wzajemnie będziemy patrzeć na siebie, a to jako na zdrajców, a to jako na wariatów, to daleko polska demokracja nie zajedzie. Ale nie myśli pan, że kilku posłów, czy kilkoro posłów i posłanek jednak się jakoś nieźle by odnalazło definicji zachowują się jak wariaci i że można by po prostu zrobić taką czarną listę i tak się jakoś umówić, że wy ich nie wysyłacie do mediów, a media ich też na siłę nie zgarniają i jakoś wasz wizerunek, myślę, tej tak zwanej klasy politycznej się znacząco poprawi, przecież jest parę osób, które robią Bądźmy realistami, pan redaktor się rozmarzył, że media nie będą zapraszać kontrowersyjnych polityków, albo że kontrowersyjnych kierownictwa... zawsze, ale takich, co piany dostają. Wie pan, że ja nigdy nie zapraszam Stefana Niesiołowskiego i Janusza Palikota, bo ich wypowiedzi wydaje mi się już sprzeczne z dobrymi obyczajami, za bardzo sprzeczne. Nie stawiałbym na tej samej płaszczyźnie Stefana Niesiołowskiego i Janusza Palikota, chociażby ze względu na to, o czym rozmawiał pan z panem marszałkiem Wenderlichem, na wspaniałą przeszłość Stefana Niesiołowskiego. Natomiast no, chcę powiedzieć tak, że tak naprawdę tą instancją, która być może oczyści polską politykę, są wyborcy i to w ich rękach jest decyzja, czy chcą mieć takich, o których pan redaktor powiedział, że no, powiem to w formie delikatniejszej, biją pianę, czy takich, którzy mają coś do powiedzenia. Ja chyba mówiłem o toczeniu piany, a nie mówiłem o bulgocie, a też miałem to na myśli. Bulgocą wściekłą pianą i dostają szału. U Palikota jest to chyba na zimno wykalkulowane, a u pana Stefana Niesiołowskiego jest to chyba spontaniczne. Po prostu mówisz PiS, nożyce się odezwą. Pan marszałek Niesiołowski był wyraźnie prowokowany przez tę dziennikarkę. Niestety dał się sprowokować. Zachował się w sposób, który dzisiaj już sam ocenia bardzo jednoznacznie negatywnie. I myślę, że ta sprawa wkrótce zostanie zamknięta. Ale inna notuje mnie bardziej. Z drugiej strony po prostu ten problem widzę. Tak jak zresztą Piotr Pytlakowski w dzisiejszej Polityce. No, poruszyło mnie to, że posła się opluwa, albo że się wyciąga drzewiec ze sztandaru, akurat Solidarności, co jest tak w popielniarski trochę sposób symboliczny i okłada się posła, bo jest niedobrym posłem z PO, matki karmiącej posłanki, no ale jak już jest ktoś posłanką, to nie może być w ogóle matką karmiącą człowiekiem, że w ogóle nie jest. Nie przepuszcza się przez kordon, no nie miała akurat pani poseł takiej siły, żeby wyklepać po jagodach tych obwiesiów, którzy jej nie chcieli przepuścić. No, słuchajcie, ktoś was musi bronić. Ona sobie akurat poradziła, natomiast gdy opluwany jest jakiś człowiek, to mnie to porusza, niezależnie od tego, czy on jest posłem, czy tak zwanym zwykłym obywatelem. Natomiast oczywiście ograniczenie wolności posłów, przedstawicieli rządu, pracowników parlamentu, no, w mojej ocenie istnieją poważne przesłanki, żeby uznać to za złamanie prawa. To po pierwsze, to jest niewątpliwie ograniczenie wolności obywatelskich, ale to jest też brak szacunku dla polskiego społeczeństwa, bo cokolwiek złego by nie mówić o nas, parlamentarzystach, to jesteśmy wybrańcami narodu, reprezentujemy ten naród. I w związku z tym ciążą na was obowiązki, jakby to nazwać, reprezentacyjne, które nie są obowiązkami zwykłego człowieka. Ja rozumiem, że jak mąką człowiek dostanie, a jest politykiem, rzucą w niego jajkiem, no to on musi się tylko po prostu tak kwaśno uśmiechnąć i iść dalej. Do jakichś granic rozumiem tę wyjątkowość pozycji polityka. Okładanie kogoś drzewcem, to nie jest symboliczne obsypanie mąką. Nawet ograniczanie czy pozbawianie możliwości opuszczenia budynku Sejmu, ja uważam za niedopuszczalne. Sądzę też, że uznane to zostanie przez prokuraturę za złamanie prawa. No ale to poczekajmy. Prokuratura jest niezależna. Jestem przekonany, że w tej sprawie podjęta będzie uczciwa decyzja. Skoro jest niezależna, to możemy sobie śmiało z tego marzeniom dać folgę. Na ile lat więzienia mogą być skazani tacy działacze narodowi czy społeczni, którzy opluwają posła albo biją go drzewcem? No co no, możemy liczyć? Nie, panie redaktorze, w takie dywagacje pan mnie wciągnie, bo to już byłaby ze strony Ministra Sprawiedliwości jakaś forma nacisku na prokuraturę. Zresztą ja uważam, że tego typu sytuacjach o wiele dotkliwsza od jakiejś tam kary więzienia w zawieszeniu, bo oczywiście
Trudno za coś takiego od razu wsadzać do pudła, ale o wiele dotkliwsza byłaby grzywna. Ja w ogóle uważam, że w szerokim zakresie w polskim prawie groźba więzienia powinna być zastąpiona tak zwaną sankcją administracyjną, czyli grzywną, jak się kogoś, kto łamie prawo, uderzy po kieszeni, a zrobi się to szybko. Prawda? To, a nie po paru latach procesu skaże się na 3 miesiące zje ten grzywnę w zawieszeniu, to jest dużo skuteczniejsza metoda walki z naruszaniem prawa. Można by jeszcze do tej grzywny dodać obowiązkowy udział w warsztatach dobrego zachowania, savoir vivre, prawda? Na przykład Stefan Niesiołowski poprowadziłby taki sobotnio niedzielny warsztat dla tych, którzy go opluwali i oni musieliby grzecznie notować i zdać egzamin. Pamiętam takie zdjęcie pana redaktora z muszką. Więc myślę, że pan redaktor mógłby podjąć się takich lekcji. Ale z muszką to wie pan, co o mnie powiedzą. No nie, nie, coś to mogłoby dotyczyć sfery stosunków damsko-męskich. Ale może i dobrze, niech się uczą, niech się uczą. Powiedział pan prokuratorze, Radio Tok FM wyczaiło, to chyba już trochę archaiczne, postmłodzieżowe określenie. Kto ma tak się dobrze? Prokuratorzy. 36 dni urlopu, immunitet, nielimitowany system pożyczek, to ostatnio zwłaszcza zbudziło chyba wśród młodej kadry Radia Tok FM ogromne poruszenie. Dlaczego prokuratorzy i sędziowie mają tak dobrze? Czy pan jako minister uważa, że w porządku, że mieli tyle przywilejów? No ja jestem zaskoczony tym, że Radio Tok FM, jak pan redaktor to określił, wyczaiło to dopiero teraz, bo to są przywileje, które istnieją od bardzo dawna, od wielu lat. No i teraz jest pytanie, co z tych przywilejów jest być może zasadne, a co niezasadne. Akurat 36-dniowy urlop mnie nie bulwersuje, dlatego że praca i prokuratora, i sędziego wiąże się z tak gigantycznymi napięciami psychicznymi, że ten urlop jest zasadny. Natomiast co do tego systemu nielimitowanej pożyczek, to mogę powiedzieć tyle. Podnieśliśmy teraz wiek emerytalny sędziom i prokuratorom, zlikwidowaliśmy możliwość wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku. No, trzeba się będzie przyglądać następnym przywilejom. No, możliwość wzięcia kilkuset tysięcy złotych pożyczki zakładowej na zakup mieszkania to jest coś, co może zbulwersować opinię publiczną. Nie ukrywam, że sam byłem zbulwersowany tym faktem, gdy jako minister sprawiedliwości się o nim dowiedziałem. Chcielibyśmy dostawać chociaż 10% z tego, co prokuratorzy i sędziowie, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie. No, zaraz. To akurat nauczycieli jest kilkaset tysięcy. Poszlibyśmy natychmiast z torbami. Ale nauczyciele nie mają powodu do tego, żeby się skarżyć na brak przywilejów, bo karta nauczyciela czyni z nich, no, w mojej ocenie, chyba najbardziej uprzywilejowaną grupę społeczną. Natomiast rzecz jasna, tego typu rozwiązania należałoby likwidować, należy uczciwie płacić. No, na przykład w wielu krajach europejskich jest tak, że zarobki sędziów i prokuratorów są inaczej, że sędziowie i prokuratorzy płacą normalne ubezpieczenie, sami wypracowują sobie emeryturę, z tym, że zarabiają zdecydowanie więcej niż ich polscy odpowiednicy. Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.